W tym roku uczniowie objęci tym programem to uczniowie rozpoczynający naukę w klasach 1-3 szkoły podstawowej, uczniowie rozpoczynający naukę w drugiej klasie gimnazjum i uczniowie niepełnosprawni. Są tutaj dwa kryteria. Jedno to dotychczasowe obejmujące uczniów szkoły podstawowej klas 1-3 i tych uczniów klasy drugiej gimnazjum. To jest kryterium dochodowe i tutaj w rodzinie dochód nie może przekraczać 351 zł na osobę, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, no to jest orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku jeszcze tej pierwszej grupy, rodzice, którzy będą starać się o taką pomoc, no wraz z wnioskiem, który składają, przypomnę, u dyrektora szkoły, do której dziecko będzie chodzić od września, dostarczają albo zaświadczenia o zarobkach, albo też zaświadczenie o korzystaniu z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku to było około 150 osób, które skorzystały z tej formy pomocy, więc myślę, że to dość znacząca liczba.